Apokryfy. Słowo Boże czy ludzkie? Taki tytuł nadałem. Krótki tekst już 2 tygodnie, może 10 dni temu gdzieś napisałem, ale rozwinąłem ten temat troszeczkę bardziej, gdyż no, jest dużo cennych rzeczy w tych księgach, które inni nazywają apokryfami, ale kiedy my je cytujemy, to często zarzucają nam, że to są fałszywe księgi, że nie są godne zaufania. W internecie rozpowszechniane nawet takie jakieś tam 11 czy 21 powodów, dla których nie wolno ufać tej truciźnie apokryfów, takie mocne słowa są używane nawet. Część tych argumentów, takich najpoważniejszych, chciałbym dzisiaj omówić. Wszystkich się nie da, bo one się rozbijają potem o szczegóły, szczególiki. Na przykład dla wielu osób argumentem, że jakaś księga biblijna nie jest prawdziwa, jest to, że nie jest zgodna z tym, co oni wierzą. Na tej podstawie słynne słowa, nie pamiętam, czy Judy, czy Jakuba teraz. Wiara bez uczynków martwa jest, ponieważ bardzo, bardzo kolidowały Lutrowi, więc Luter bardzo poważnie zastanawia się, czy list ten w ogóle uznać za prawdziwy. Takie miał motywy. Tak samo Księgę Objawienia chciał uznać za nieprawdziwą, dopóki ktoś mu nie podsunął myśli, że ten Babilon Wielki to podobno katolicyzm. To mu się bardzo spodobało, więc nie wyrzucił. Czy takie motywacje czasami bywają? One są dość szczegółowe i nimi się możemy zająć troszeczkę później. Natomiast zacznijmy od tego, że większość, właściwie wszyscy, powołują się na taki werset biblijny. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości, wiodącej ku zbawieniu przez wiarę pomazańca Jeszu. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I teraz tak, wszyscy ten werset cytują. Nawet protestanci, którzy mają mniej ksiąg biblijnych niż katolicy na przykład. Mówią, że wszystkie pismo. Ale kiedy na przykład cytujemy im z Księgi Mądrości albo z Księgi Syracha, oto nie, te pismo nie. Zwłaszcza, że niektórzy tak jeszcze niezgrabnie ten tekst przetłumaczyli do Tymoteusza, że u nich wynika tak, że wszelkie pismo jest pożyteczne i natchnione, że wszelkie pismo jest natchnione. O, w ten sposób niektórzy tłumaczą. Oczywiście tu jak zwrócił uwagę, to pisze wszelkie pismo od Boga natchnione, czyli te, które Bóg natchnął, te wszelkie pismo jest pożyteczne, nie? Czyli jak wiemy, nie wszystkie księgi świata, tylko te konkretnie, które Bóg natchnął, te są pożyteczne. No dobrze, no ale w czym problem? Dlaczego jedni mają więcej tych ksiąg, inni mniej? No, dlatego, że apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, ty wiesz, które to są, ale nam tej listy nie dali. Czyli Tymoteusz wiedział, które księgi są uważane za święte, więc Paweł mu listy nie wysyłał. Po sprawach oczywistych się nie rozmawia, tak można powiedzieć, no bo po co, jak to jest oczywiste? Nie przekonuje się kogoś do czegoś, w co on wierzy. No i niestety wśród pierwszych chrześcijan było takie oczywiste, co jest księgą świętą, a co nie jest, że w zasadzie nikt nie zostawił nam takiej listy. I dzisiaj trwają więc spory na ten temat. Te spory trwają głównie dotyczą Starego Testamentu. Bo z Nowym Testamentem no, większość religii się zgadza, że to są te, a nie inne księgi. Natomiast w Starym Testamencie właśnie to jest problem pewien, są niedomówienia. Skąd to się bierze? Zacznijmy od tego, że od słowa apokryf. Jeszcze może. Słowa apokryf, wbrew temu, co nam się sugeruje, nie znaczy fałszywy. Apokryf znaczy ukryty. Czyli to nawet ładnie brzmi, księgi ukryte, prawda? No, można sobie, dlaczego je ukryto i kto je ukrył? Ukrywali księgi Żydzi, znaczy Judejczycy. No. Ukrywali je, jeżeli księga im nie pasowała,
Mieli taką specjalną księgę w każdej skrzynię w każdej synagodze. Ona ma swoją nazwę, ale nie pamiętam jej. I tam chowali i nie wyciągali, aż była już taka. Bali się ją zniszczyć, ale jak już były takie bardzo stare, podniszczone, wtedy dopiero oficjalnie je spalano. Czyli ukrywano te księgi, pewne księgi ukrywano, nie rozpowszechniano ich. Z jakich powodów? No, przeważnie z takich samych, z jakich Luter nie chciał pewnych ksiąg uznać. Po prostu nie pasowały do ich wierzeń. W przypadku po Chrystusie to wręcz te księgi po prostu wskazywały na Chrystusa jako Zbawiciela i na ich winę, którą ponoszą, więc były niekorzystne. Część, które mogli, to było niewiele odpisów, więc je usunęli, poukrywali. Jak tylko wpadła im księga, to już nie wyszło od nich po prostu. Także w ten sposób można bardzo, jeżeli to jest zmowa na całym świecie, bo synagogi były wszędzie, to można bardzo skutecznie wyeliminować pewne księgi. Na szczęście one przetrwały, ponieważ przetłumaczono je, albo niektóre nawet powstały od razu w języku greckim. Teraz zwróćcie uwagę, 3 razy w Nowym Testamencie występuje słowo apokryf. 2 razy to Łukasz 8:17, Marka 4:22. To są dwa wersety, ale opisują to samo. Nie ma bowiem nic tajemnego, tu jest inne słowo krypton, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego apokryfą, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. No, można powiedzieć, że też apokryfy na jaw wychodzą w tej chwili. Te apokryfy, o których mówimy, będziemy jeszcze mówić dalej. No i drugi werset biblijny to jest list do Kolosan, 2 rozdział, 3 werset. Czytamy o Chrystusie. Paweł pisze: w nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są apokryfem. Apokryfoi w odmianie greckiej. Czyli gdyby apokryf miał znaczyć, tak jak dzisiaj sugerują na przykład protestanci, fałsz, nieprawdę, no to tutaj zobaczcie, ten werset, jakie negatywne znaczenie by nabrał, nie? Że w Chrystusie są zawarte wszystkie mądrości i wiedza fałszywa. Nie? No, ale oczywiście tłumacze wiedzą, że apokryfon znaczy ukryte, więc tłumaczą to w sposób prawidłowy. Niemniej jednak w świadomości ogółu panuje przekonanie, że apokryf znaczy coś fałszywego. To nie stało się przez przypadek. Drugi list do Piotra, 2 rozdział, 3 werset mówi, że plastycznymi słowami was przehandlują. No i to zrobili. Po prostu fałszuje się znaczenie słów. By zwieść ludzi, by nie poznali prawdy, by nie mogli służyć prawdziwym Bogu. I to się dzieje nie tylko słowem apokryfon, ale z wieloma innymi, a nawet z imieniem Pana naszego Jeszu, jak wiemy, gdzie zastąpiono je innymi, błędnymi formami, mówiąc, że to bez znaczenia. No, to jest fałszerstwo po prostu. Fakty, zarzuty czy oszczerstwa. Mówi się nam, że istniał kanon palestyński i kanon aleksandryjski. Palestyński, to dla uproszczenia tak mówią, palestyński to miał być wiadomo w Jeruzalem, a aleksandryjski to w Aleksandrii, ale tak naprawdę chodziło o to, że ten kanon aleksandryjski to stosowali Judejczycy, mówiący po grecku, rozproszeni w całym Imperium Rzymskim, natomiast palestyński uznawali ci, co mieszkali w Jeruzalem. Tak nam się mówi, natomiast to nie jest do końca prawdą. Faktycznie bowiem był jeszcze na przykład w Palestynie, czyli w Jeruzalem, nie było za czasów Chrystusa żadnego spisu ksiąg, który można by było uznać za natchnioną listę ksiąg. Nie było czegoś takiego, przynajmniej nieoficjalnie. To, co nazywa się kanonem palestyńskim, to jest późniejsza wersja, którą opracowali rabini około 90. setnego roku w Jawne, tam gdzie skryli się po zburzeniu Jeruzalem. I gdzie zaczęli kombinować, jak tu zwalczać nową herezję, która wierzy w Chrystusa właśnie. I tam opracowali księgi, które odrzucili. Część przyjęli, część odrzucili. I teraz tak, przeciwnicy tych ksiąg, o których dzisiaj mówimy, o tych apokryfów, też niektórych apokryfów, bo powiedzmy sobie szczerze, że są apokryfy rzeczywiście niegodne zaufania,
Są na przykład Apokalipsa Piotra, Apokalipsa Pawła, Ewangelia Pawła. Są takie różne księgi, które potem powstały. One są sprzeczne w sposób oczywisty, bo to robili, to robiły sekty, pisały te księgi sekty, które mieszały pogaństwo z chrześcijaństwem. Więc trzeba uważać na słowa apokryf, co mamy na myśli. Jeżeli ktoś mówi o apokryfach, to musimy najpierw ustalić konkretnie, jakie księgi ma na myśli. I nawet gdy mówimy o tych księgach, które protestanci odrzucili, a katolicy przyjęli, to też warto mówić o konkretnej księdze, bo każda jest inna. Ma inne zalety, inne wady też. I teraz tak, w Izraelu, czyli w Jeruszalem, nie było żadnego kanonu palestyńskiego. Natomiast zwolennicy tej nazwy powołują się na Józefa Flawiusza, że on pisał o 22 księgach, które są uznane i cenione przez nich, tam przez Judejczyków. Tylko że trzeba pamiętać, że Józef Flawiusz pisał to już pojawne. On znał rozporządzenia zjawne, bo on w niektórych pisach nawet ustosunkowuje się do nich. Na przykład rozporządzenie o zakazie kupowania ziemi w Judei, to nawet krytykował, że to jest niedobre, bo można tanio ziemię kupić, a tak obcokrajowcy wykupią całą ziemię palestyńską. No, czyli on znał te rozporządzenia, one się rozchodziły wtedy i wiedział też, że ustanowili rabini tam te, a nie inne księgi, więc on mógł po prostu zaakceptować i potwierdzić. Mało tego, trzeba podkreślić wyraźnie, jaki jest dowód, że nie było wcześniej innych takiego kanonu. Przede wszystkim kapłani nie uznawali. Nie uznawali 22 ksiąg. Saduceusze, którzy byli arcykapłanami, rodem bardzo zaszczytnym, od króla Salomona się jeszcze z tamtych czasów wywodzili, oni uznawali tylko i wyłącznie 5 ksiąg Mojżesza jako natchnione. No, z tego powodu, jak można mówić o jakim kanonie, który by wszyscy wierzyli? Nie było czegoś takiego, żeby wszyscy wierzyli. Były stronnictwa. Owszem, ten kanon, który zawierał 22 księgi, to był kanon faryzejski. To faryzeusze wierzyli w te księgi. Może się zdziwicie, jak 22, skoro teraz jest 39, a katolicy mają ponad 40. Oni łączyli pewne księgi. Nie była na przykład pierwsza królewska, druga królewska, tylko jedna królewska. Nie była pierwsza jakaś kronik, druga kronik, tylko jedna była kronik. A nawet potrafili cztery księgi połączyć w jedną. Dlatego było 22. Natomiast jawne rzeczywiście starali się tak dopasować, żeby mniej więcej liczba się zgadzała. Więc kiedy usuwali jedną księgę, kombinowali, jaką w ich to miejsce wstawić. I w ten sposób na przykład stawili księgę kaznodziei Salomona, ale w ten sposób wstawili też do ksiąg natchnionych w jawne księgę Estery, która raczej mało prawdopodobne, żeby wcześniej była uważana za księgę natchnioną. No, w każdym razie my nie kwestionujemy żadnych ksiąg. Tak jest najlepiej. Dlaczego? Ponieważ kwestionując jakąś księgę, tak jak robią to protestanci, istnieje ryzyko, że jeśli chociaż w kwestii jednej księgi się mylą i udowadniają, że jest fałszywa, to działają przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego my nie wpadnijmy w ten sam błąd i nie obalajmy. Po prostu trzeba powiedzieć sobie otwarcie, nie wszystkie księgi są sobie równe. Nie każdą księgę można nazwać Słowem Bożym, choć może być natchniona, czyli powstać z woli Boga, który jak gdyby pchnął pisarza, by ją sporządził. Po to, żebyśmy mogli się uczyć, po to, żebyśmy czerpali mądrość, żebyśmy mogli sprostować się, tak jak powiedziano było wcześniej, żebyśmy mogli mądrze żyć i służyć Bogu. Natomiast Słowem Bożym są tylko i wyłącznie księgi, które zawierają słowa wypowiedziane przez Boga, czyli to będą księgi prorockie. Mojżeszowe, owszem, jeżeli Mojżesz w imieniu Boga przemawiał, to są księgi zawierające Słowo Boże. Wszyscy prorocy, którzy przemawiali w imieniu Boga, też zawierają w sobie Słowo Boże, ale nie można powiedzieć o księgach historycznych, które nie były nawet pisane przez proroka, czyli nie dostali od proroka
ci ludzie, znaczy od Boga nie dostali ci ludzie, co mają pisać, tylko pisali tak, jak najlepiej umieli. W Nowym Testamencie na przykład Słowem Bożym jest to, co również związane jest z proroctwem i na przykład co mówił Chrystus. Bo Chrystus niczego nie mówił od siebie, tylko zawsze to, co Ojciec mu nakazał, albo co u niego się dowiedział. Czyli Chrystus przekazywał Słowo Boże, dlatego sam też był Słowem. Tak więc my rozróżniamy, przynajmniej ja rozróżniam, że są księgi historyczne, z których po prostu dowiadujemy się, co się działo. I tutaj mogą być z późniejszego okresu, na przykład machabejskie mogą być też księgami historycznymi, bo one także opisują, co się działo. Natomiast nie traktujemy ich jako słowo w słowo napisane przez Boga. Słowo w słowo napisane przez Boga, były takie księgi, byli tacy prorocy, a to prorocy byli, bo oni dostawali słowo Boże do przekazania dalej. I jednym kazał Bóg głosić, innym kazał spisać, a niektórym kazał i jedno i drugie zrobić. Daniel jest takim, że dostawał właśnie różne. Widzę, jakaś dyskusja jest na Skype'ie. Czyżbyście mnie nie słyszeli? Bo widzę, że Krzysiek z Białegostoku jest tutaj, a też rozpoczął dyskusję na Skype'ie. Dobrze, no, nie rozpraszajcie mojej uwagi z tym Skype'em. Wróćmy do tematu. Także to, co nazywają dzisiaj niby historycy, cudzysłów to weźmy, kanonem palestyńskim, to był tak naprawdę kanon faryzejski, bo przez kapłanów nie był uznany. Więc twierdzenie, że był taki kanon, jest po prostu nadużyciem. To, co nazywam aleksandryjskim, to jest po prostu to, co te księgi, które uznawali inni, ponieważ posługiwali się Septuagintą. I przy okazji Septuaginty były różne inne księgi. Niektóre powstały w drugim albo trzecim wieku dopiero, także dość późno. Przejdźmy dalej. Kolejny argument, którym rzekomo mamy zaufać tym faryzeuszom, tym, którzy w 90 roku ustanowili kanon, to jest list do Rzymian 3:1-2. Czytamy tam: Na czym więc polega wyższość Judejczyka i jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże, bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Pytanie więc brzmi, w jakim sensie zostały powierzone słowa Boże Judejczykom, czy narodowi wybranemu? Izraelowi nawet, bo Juda to jest jedno z 12 plemion, a ich było 12 z początku. W czasach Chrystusa były dwa, Beniamina i Judy, ale byli też Lewici jeszcze. Więc jaka jest ich wyższość? No, słuchajcie, czy taka, że faryzeusze mogą ustanawiać kanon albo mówić, co mamy wierzyć, a w co nie wierzyć? Naprawdę byście chcieli, zaufalibyście? Napiszcie, zaufalibyście faryzeuszom? Jakby wam powiedzieli, w co macie wierzyć? Znając już historię Nowego Testamentu, nie? Napiszcie, zaufalibyście faryzeuszom? Artur nie, Kasia, Krzyś, no pewno, no pewa, szczególnie po ukrzyżowaniu naszego Pana. No właśnie, oni, zresztą Chrystus ich nazwał, nie? Że ich ojcem jest szatan. I oni spełniają uczynki swojego ojca, więc nie można się spodziewać, że oni będą źródłem dla nas godnej zaufania prawdy. Tutaj, więc w jakim sensie oni dostali te Słowo Boże? No w tym sensie, że jako pierwsi się zapoznali. To oni byli pierwszymi prorokami. No ale nie faryzeusze. Mówimy o narodzie wybranym, nie? To w tym narodzie byli pierwsi prorocy. To oni dostawali od Boga Słowo i nam przekazywali. Ale to nie znaczy, że sekty religijne należące do tego narodu są upoważnione. Tam nie jest powiedziane, że faryzeuszom powierzono Słowo Boże. Tam nie jest nawet powiedziane, że kapłanom.
kapłani odrzucili też większość ksiąg biblijnych. Tam jest po prostu powiedziane, że temu narodowi, on ten naród dostał jako pierwszy i to był wielki przywilej, natomiast nie dano mu podstaw do tego, żeby cokolwiek w nim mieszał, zmieniał czy narzucał potem nam, którzyśmy poznali już Syna Bożego Jeszu. Tak więc ten werset jest nieuzasadniony, jest źle, że jest nadużywany. No ale rzeczywiście używa się go, żeby uwiarygodnić to, co zrobili ci rabini, którzy obstawali, że zabicie Chrystusa było dobre. Bo oni się spotykają, już ich właściwie ich potomkowie, dzieci, wnukowie się spotykają w jawne, kontynuują to, niczego nie żałują i oni ustanawiają kanon i ten kanon przyjmuje potem chrześcijaństwo. No to jest jakieś nieporozumienie. Tutaj ciekawa rzecz. Na plus wychodzi Kościołowi katolickiemu, bo on tego kanonu nie przyjął. On miał ten kanon pierwszy. Z tym, że Kościół też, znaczy gdzieś tam w IV wieku zaczynają być dyskusje, czy aby na pewno wszystkie, dlaczego? Dlatego, że wpływy judaizmu były tak duże, że katolicy sami zwątpili w pewnym momencie. Zwątpili w to, co odziedziczyli, co mieli w sposób naturalny. Taki sposób jak Tymoteusz, o którym jest powiedziane, że wiedział, bo on po prostu wiedział, bo wiedział, od kogo to dostał. Było takie w pierwszej linii to było spadkobierstwo. Nie zmienili tego katolicy i całe szczęście, bo dzięki temu dotrwało to do dzisiaj. Dzisiaj możemy czytać to w naszym języku polskim, bo bez tego byłby problem. Na przykład mamy trzy takie wersje. To jest ta duża Septuaginta, ta gruba, gdzie możemy poznać treść tego w języku polskim. Mamy też Biblię taką. To jest przekład paulistów, coś takiego chyba. Nie katolicki, znaczy katolicki, ale nie Biblia Tysiąclecia. No i mamy Biblię Tysiąclecia, więc mamy naprawdę trzy niezależne tłumaczenia i możemy dzięki temu całkiem fajnie badać. No, brakuje interlinearnej Septuaginty, ale to może kiedyś w przyszłości. Edycja Pawła, tak Arturze. To się nazywa edycja Pawła, ale to się chyba nazywa paulistów, czy coś takiego. Jakbyście w wyszukiwarkach szukali. Edycja Pawła to jest wydawca. I teraz fajnie, że to mamy, bo słuchajcie, kiedy wcześniejszy werset, czytaliśmy ten pierwszy werset, gdzie Paweł pisze do Tymoteusza, że znasz pisma od niemowlęctwa, to jakie on znał pisma? Jego matka była wprawdzie pochodzenia judejskiego, ale ojciec był Grekiem. Więc jakie on znał pisma? Hebrajskie? Niektórzy mogą mówić, o na pewno matka go nauczyła czytać i pisać po hebrajsku. Otóż takim osobom muszę powiedzieć, że większość osób, zdecydowana większość, właściwie prawie wszyscy, którzy nie mieszkali w Judei, a byli pochodzenia judejskiego, czyli mieszkali w całym Imperium Rzymskim, nie znali języka hebrajskiego. Nawet taki słynny, do dzisiaj słynny, Filon, uczony Izraelita, on nie znał hebrajskiego. On się posługiwał Septuagintą. Dlatego z taką wielką radością i entuzjazmem w pierwszym momencie przyjęto Septuagintę. Cały świat judejski się cieszył, bo wreszcie mogą zrozumieć, co czytają. I teraz syn Greka, Tymoteusz, on ma znać hebrajski? Niemożliwe. Więc w jakim języku? Czytał w greckim. No jeżeli czytał w greckim, to czytał Septuagintę. Czyli kiedy Paweł do niego mówi, pisze do niego, że wszelkie pismo natchnione od Boga jest pożyteczne i ty znasz te księgi, no to znaczy, że odwoływał się do Septuaginty. To jest bardzo ciekawe, nie? Bo na ten werset powołują się też ludzie, którzy odrzucają te księgi, niektóre księgi Septuaginty. Także jak gdyby sami przeciwko sobie argumenty zbierają. Ale zobaczmy dalej, bo są jeszcze inne argumenty, które oni stawiają przeciwko tym księgom, tym niektórym księgom, bo mówię nie wszystkim. Zarzut. Kościół katolicki przyjął apokryfy do swojego kanonu dopiero na Soborze Trydenckim, który odbył się w 1545 roku do 1563. No, jest to manipulacja faktami. Owszem,
To jest pierwszy przypadek, kiedy Kościół katolicki oficjalnie potwierdził tą listę ksiąg świętych. Tylko że nie, to nie, on to, ten argument jest tak przedstawiany, jakby oni dopiero wtedy sfałszowali coś. Nie, nic z tych rzeczy. Kościół wierzył cały czas, miał te księgi, wierzył w nie. Tam niektórzy pojedyncze osoby się chwiały, miały wątpliwości, a to był skutek zatrucia jadem od przeciwników, czyli od rabinów żydowskich już później, którzy po prostu manipulowali tak zręcznie, tak przekonywali, że niektórzy naprawdę zwątpili. Otóż Kościół na tym soborze trydenckim spotkał się, zobaczcie, 18 lat to trwało, spotkał się dlatego, że powstał protestantyzm i zaczął kwestionować pewne sprawy. I twierdzenie, że dopiero od tego momentu Kościół katolicki uznał te księgi, jest taką samą prawdą, jak gdyby powiedzieć, że dopiero od tego momentu uznał postanowienia Soboru Nicejskiego. Dlaczego? Bo pierwszym dekretem, jaki na tym soborze trydenckim wydano, to było potwierdzenie wyznania wiary z soboru tego poprzedniego, który zatwierdzał, że Chrystus i Ojciec są sobie równi. Czyli to była ta dwójca podstawa do późniejszej trójcy. Oni jak gdyby potwierdzili, bo dlaczego? Bo oni się spotkali przedyskutować to wszystko, co protestantyzm obala. Oni postanowili się pochylić nad tymi argumentami protestanckimi i sprawdzić, czy one są uzasadnione. Po czym stwierdzili, że są nieuzasadnione, i zatwierdzali. Dlaczego nad trójcą? Bo były też ruchy, były ruchy braci polskich, na przykład były takie grupy protestanckie, które kwestionowały trójcę, więc oni też to w pierwszym kolejności zrobili i jak gdyby potwierdzili, że to jest autentyczne. Potem między innymi chyba drugi dekret właśnie, to było potwierdzenie, że protestanci się mylą, że te wszystkie księgi należy uznać za natchnione. Tak więc to nie było, że wtedy wymyślili to, tylko oni wtedy potwierdzili, bo sytuacja ich do tego jak gdyby zmusiła, jaka wtedy się wytworzyła. No, swoją drogą trzeba przyznać, że no, sama postawa, ta chęć sprawdzenia, czy rzeczywiście przeciwnicy mają uzasadnione argumenty, zasługuje na uwagę, nawet na pochwałę. Nie? Tylko że w praktyce niczego nie zmienili, czyli wszystko potwierdzili, że jest dobre. Tak więc ten argument, że dopiero wtedy wymyślono te księgi, że są natchnione, jest nieprawdziwy. On sugeruje, że tak jak obrazy, kult obrazów, kult święty, że to dopiero później było to odstępstwo, prawda? Ale nie, to po prostu było tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, co Kościół zawsze uważał. Natomiast nigdy, tak jak powiedziałem, no, nie robili tak oficjalnie tego, bo jakoś nie było tego potrzeby. Darzono po prostu szacunkiem wszystkie księgi Septuaginty. Kolejny argument przeciwko tym księgom to jest to, że powstały po V wieku przed Chrystusem, a niektórzy twierdzą, że kanon Starego Testamentu został zamknięty do V wieku przed Chrystusem. Czyli wszystko, co powstało później, nie uznają tego. Czyli między V a I wiekiem nie uznają. Nie mają żadnych argumentów na to, po prostu tak twierdzą, koniec. Twierdzą, że skończył się okres prorocki, kończył się okres kompletowania Biblii, ich zdaniem. Natomiast, że się nie skończył, to mamy na to dowody. Znaczy, przede wszystkim niszczono księgi. Więc to, że nie zachowały się jakieś księgi w Palestynie, bo właśnie na tym polega rzecz, one się w Palestynie nie zachowały, natomiast poza Palestyną się zachowały. W Palestynie się nie zachowały, to był wynik tego, że działała inkwizycja judejska. Faryzeusze, rabini, saduceusze, też kapłani, powołali inkwizycję, coś tak jak inkwizycja, która po prostu zabijała proroków i paliła księgi. Także trudno było przeżyć w samym Jeruzalem. Oni tam działali. Także kiedy Chrystus działał w Galilei, był bezpieczny. Tam miejscowi mogą co najwyżej, tam był nawet w Nazarecie jakiś przypadek, że chcieli go ukamieniować, ale tam nie było sądu Sanhedrynu. Sanhedryn urzędował w Jeruzalem, a tylko on mógł to zrobić w miarę zachowując pozory legalności, chociażby religijnej. Oni sami się ustanowili oczywiście następcami Mojżesza i sami sobie nadali prawo do wymierzenia kary. W każdym razie każdy prorok musiał być zatwierdzony przez Sanhedryn i oni nikogo nie zatwierdzali.
No bo każdy prorok mówił, że oni są fałszywi. No co to oni wszystkich likwidowali? I teraz dowód, że palono księgi, to jest przypadek, kiedy Bóg kazał jeszcze raz spisać księgę, nie? Jeremiasza 36, rozdział 27 do 28. Po spaleniu przez króla zwoju ze słowami, jakie Baruch spisał pod dyktando Jeremiasza, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo. Weź sobie inny zwój i spisz w nim wszystkie poprzednie słowa, jakie były w pierwszym zwoju, spalonym przez Jojakima króla judzkiego. I teraz ktoś powie, znaczy no, w tym przypadku on napisał jeszcze raz, prawda? Ale gdyby były księgi spalone po jego śmierci, no to już nie byłoby komu spisać i po śmierci Barucha. I niestety takie rzeczy się mogły zdarzać. A to, że pierwszą księgę pozwolono spalić, to też pokazuje, że to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że Bóg w sposób cudowny będzie nad tym czuwał. No nie, niestety działy się takie rzeczy, takie samo jak zabijano proroków, chociaż na pewno Bóg przecież nie chciał ich zabijać, tak samo i księgi niszczono. Dowód, że nie było przerwy i prorocy byli aż do Jana. No to jest w Nowym Testamencie. Kto twierdzi, że było inaczej, to po prostu zaprzecza Chrystusowi. Wszyscy bowiem prorocy i prorokowali aż do Jana. Nie do V wieku przed naszą erą, czy przed Chrystusem, tylko aż do Jana. Mateusza 11:13 i Łukasza 16:16. Aż do Jana sięgało prawo i prorocy, odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Każda księga, którą napisał prorok, była prawem dla narodu wybranego, czego dowodem jest nazywanie prawem Księgi Psalmów, Jana 10:34 i Psalm 82:6. Tak więc, tak jak mówimy, że Słowo Boże to jest ta księga, która mówi słowa Boże, dosłownie, Bóg każe, czyli wszyscy prorocy przekazywali słowo Boże, tak też Chrystus prawem nazywał wszystkie księgi prorockie. Tak więc tamte argumenty, że do V wieku i koniec, są po prostu niezgodne z tym, co uczył Chrystus. I kolejny argument, który zarzucają, to brak proroctw w tych księgach. Oczywiście nie we wszystkich księgach są proroctwa, bo niektóre są historyczne księgi, tak Księga Machabejska, pierwsza, druga, to są księgi, które opisują historię. Nie, to nie jest Słowo Boże, tak powiem. Co nie znaczy, że nie powstała ta księga z woli Boga, czyli z natchnienia Bożego, czyli że Bóg nie pchnął ludzi do spisania jej, po to, żebyśmy wiedzieli, co się działo. Ale że nieprawdą jest, że jest brak proroctw w tych księgach, no to wystarczy, że jedną księgę udowodnimy. Księga Mądrości, drugi rozdział, wersety od 14 do 20. No, chyba bez trudu rozpoznacie, o kim tu jest mowa. To jest proroctwo wypowiedziane kilkaset lat do przodu, co najmniej 200 albo 300 lat do przodu. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa. Wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych, jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem, jako Ojcem. Zobaczmyż, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu, czyli śmierci. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go belgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwość. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. No i teraz macie problem rozróżnić, o kim prorokował autor Księgi Mądrości? Napiszcie w komentarzu. Przeciwko komu ci ludzie się zmawiają i chcą zabić? Artur napisał o Jeszu, Anna o Jeszu, Kasia Krzyś, jasne jak słońce, że to o naszym Panu. No i to oni twierdzą, że to tam nie ma żadnych proroctw. Powiem wam tak, to jest tak sposób przejrzysty przepowiedziane, że niektórzy, którzy nie wierzą w proroctwa,
twierdzą, że to niemożliwe, musiało to powstać w pierwszym wieku, już po Chrystusie. Do tego stopnia się posuwają, bo po prostu to jest tak oczywiste. A mimo to świadkowie Jehowy, protestanci i inni twierdzą, tam nie ma żadnych proroków. Dobrze. Także kolejny argument jest obalony. Oczywiście nie wszystkie księgi, jak powiedziałem, mają proroctwa, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych ksiąg, bo inne księgi historyczne też nie mają proroctw. Jeżeli byśmy tak uważali, że to jest argument, nie ma proroctwa, więc nie uznajemy, no to ja przepraszam, ale kilka innych ksiąg, które uznają protestanci, też należałoby wyrzucić. Tam też nie ma proroctw. No i argument, prawda? Księga Prawa, 18 rozdział, werset 21, 22 mówi, jeśli pomyślisz w swym sercu, a w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił, gdy przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił. Lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będzie się go bawiał. I odwrotnie, czyli mieliśmy poznać prawdziwego proroka po tym, że jego słowa się spełnią, a fałszywego po tym, że jego się nie spełnią. Jeżeli więc Księga Mądrości zawiera proroctwo, które się spełniło, to znaczy, że musiała powstać z natchnienia Bożego. Po prostu. Kolejny zarzut. Na te księgi nie powoływał się żaden z chrześcijańskich pisarzy Biblii, czyli żaden pisarz Nowego Testamentu nie powołał się na przykład na Księgę Mądrości, na Księgę Syracha, Judyty, Tobiasza, Machabejskiej itd. No to prawda. Tylko znowu mamy do czynienia z zarzutem bardzo wybiórczym. To znaczy tak, jest więcej ksiąg znowu, jest więcej ksiąg, które protestanci uznają za natchnione, a na których się żaden z pisarzy Nowego Testamentu nie powoływał. Księga Kaznodziei, Księga Estery. I tam parę innych, nie pamiętam dokładnie w tej chwili. Nie robiłem tej listy. Czyli mówiąc krótko, stosują ten argument przeciwko tym księgom, ale już jak dotyczy innych ksiąg, to nie jest żaden argument. Nie? No to jest niepoważny po prostu taki argument. Nie można ich traktować poważnie. Jeszcze jeden argument, bo już czas nam się kończy, powinniśmy jeszcze przedyskutować. Księgi te są niezgodne historycznie i geograficznie. No, najbardziej niezgodna historycznie i geograficznie jest Księga Judyty. To jest fakt. Tylko, że to nie ma żadnego znaczenia, bo o czym to świadczy, że to nie jest księga historyczna, no i nie jest geograficzna też. To jest księga z cyklu ksiąg powieści. Z Tobiasem jest to samo. To jest powieść. Z Esterą to samo, z księgą Estery. Ona też jest, nie ma dowodów, że była taka Estera. To tylko tak. Środowiska żydowskie tak intensywnie wmawiają, środowiska chrześcijańskie też to potwierdzają, bo im się wydaje, że żeby księga była z natchnienia Bożego, to musiała opisywać wydarzenia, które się naprawdę wydarzyły. A tymczasem przecież Chrystus, jak był na ziemi, to mówił przypowieści, które wcale nie musiały się wydarzyć. On wymyślał pewne historyjki, żeby uzmysłowić coś, pomóc ludziom coś zrozumieć. I Księga Estery, jak i Księga Judyty, to wielu jest zgodnych, że powstała tylko i wyłącznie po to, żeby w okresie wojen machabejskich pokrzepić Judejczyków, którzy no, cierpieli, no, byli prześladowani, byli mordowani, walczyli raz gorzej, raz lepiej. To były powieści, które miały podnieść ich na duchu. Księga Tobiasza też jest taka, że pobudza do szlachetnego postępowania. No, to są powieści. Można powiedzieć, że to są przypowieści. Tak, Chrystus mówił krótkie przypowieści. To są przypowieści rozwinięte. Księga Estery zresztą jest w dwóch wersjach. Ta wersja, którą uznaje judaizm i protestanci, w ogóle nie ma wzmianki o Bogu. Natomiast ta wersja Septuaginty jest zaopatrzona w modlitwy Estery, czyli jest jak gdyby uszlachetniona. Tylko, że cały czas traktujemy to nie jako relacje historyczne, chociaż nam wymagają, że tak było. Traktujemy to jako powieści po prostu. Z szacunkiem powieści, które miały spełnić swoją rolę, których też można się czegoś nauczyć,
Na przykład niewiasty mogą się nauczyć oddania zaufania, ale mężczyźni też, bo tam Judyta dokonuje rzeczy, których mężczyźni są bezradni, nic nie potrafią zrobić, a Judyta sama robi to. Jest takim przykładem. Aczkolwiek można dyskutować, na ile dzisiaj byśmy ocenili to jako etyczne. Kacper poruszył temat. Dobrze, tak najpierw przejdźmy już do pytań i odpowiedzi. Jeśli chodzi o apokryfy, można by jeszcze kontynuować różne zarzuty, ale to czas nam się kończy. Kacper napisał: Juda powołuje się w swoim liście do księgi Henocha. Tak, znaczy tak wygląda. Z tym, że z księgą Henocha trzeba pamiętać, że jest ich kilka wersji. Niektóre są całkiem inne. A sama ta najstarsza, którą moglibyśmy nazwać palestyńska, też była spisywana w różnych okresach. Jest pewien fragment, który jest starą księgą, rzeczywiście starą, nie wiadomo kiedy powstała, ale jest też fragment tam taki kosmologiczny, który powstał podobno po już pierwszym wieku. I został po prostu dopisany. Całkowicie o czym innym jest, całkowicie inny stylistycznie jest. Po prostu połączyli te dwie księgi. Z tym, że co ciekawe, księga Henocha nie znajdowała się w Septuagincie. Także dlatego jej nie mamy, bo gdyby tam była, to byśmy ją jak gdyby odziedziczyli po pierwszych chrześcijanach. Juda powoływał się na nią, najwidoczniej znał więc jej wersję hebrajską, tą najstarszą, bo ta nowsza dopiero była jeszcze pisana. Także i teraz pytanie brzmi, na ile ta księga Henocha, bo rozumiem, że o to chodzi w tym pytaniu, jest autentyczna? Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Dlaczego? No, ponieważ dotarła do nas w takiej postaci, że wiemy, że są tam zmiany, są dopiski, więc nie wiemy, co tam jest prawdziwe, co nie. Możemy zaufać tylko temu fragmentowi, na który powołuje się Jakub jako autorytet, jako osoba posiadająca Ducha Świętego. Stanisław, ale czy Juda mógł dowiedzieć z apokryfu? Juda mógł dowiedzieć z apokryfu, nie rozumiem. Znaczy tak, mówię raz jeszcze. Część ksiąg była wcześniejsza i Juda najwidoczniej przyjmuje, że jest prawdziwa, więc nie mamy powodu twierdzić my, że jest nieprawdziwa. Aczkolwiek może być taka sytuacja, rozważcie ją teraz, że Juda znał coś, co do naszych czasów nie przetrwało, zacytował zdanie, a te zdanie zostało potem wplecione w nową wersję Księgi Henocha. Może być taka wersja też. Z tym, że powiem szczerze, że ja się skłaniam, że ta najstarsza wersja może być prawdziwa. No, tylko że to właśnie Juda na to tego wskazuje, nie? No bo Juda mógł zacytować z tej Księgi Henocha, ale równie dobrze ta Księga Henocha mógł ją napisać ktoś, kto znał wypowiedź Judy i mógł tylko to jedno zdanie wpleść, żeby uwiarygodnić się u chrześcijan, prawda? Z jakiegoś powodu nie trafiła ona do naszych czasów jako natchniona. Z jakichś powodów, musiały być jakieś powody, ale myślę, że warto, każdy powinien zapoznać się z tą najstarszą częścią, tymi pierwszymi rozdziałami, bo istnieje duża szansa, że one są prawdziwe. Natomiast nie odziedziczyliśmy jej po nikim, nie? Czyli wniosek jest, że nie można odrzucać wszystkiego. No właśnie w tym rzecz. Nie było żadnej listy nigdy. W zasadzie skąd Tymoteusz wiedział, które księgi są prawdziwe, a które nie? To zobaczcie, to pisze w tym odpowiedzi w tym wersecie. Ty natomiast trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powiedziano, bo wiesz, od kogoś się nauczył. Gdybyśmy my na przykład dostali od apostoła Pawła taką listę, prawda, to byśmy mu zaufali, bo wiemy, kim on był. I nie mielibyśmy wątpliwości. Ponieważ jednak on nie zostawił i my nie wiemy, co miał na myśli, które księgi, więc my jesteśmy w takiej sytuacji, jak przeciętna osoba w Jeruszalem 2000 lat temu. Mamy księgi, dostają się w nasze ręce i musimy dużej rozwagi, żeby je analizować. Nie?
Z tym, że tak powtarzam, księgi historyczne są po to, żebyśmy wiedzieli, co było w tamtych czasach. Między innymi w co wierzyli, bo z Machabejskich się dowiadujemy, że ci, co wierzyli w zmartwychwstanie, też nie wszyscy wierzyli w zmartwychwstanie. Oni naprawdę nie mieli jednej wiary wspólnej. To były sekty, które nawzajem się zwalczały. Nazywanie ich stronnictwami to jest takie unikanie, że to były różne religie. To były różne religie. Się próbuje nam taki obraz zrobić, że judaizm był jednolity, że to była jedna religia. Nie, ich tylko łączyła świątynia. Bo wszyscy, obojętnie w co wierzyli, to musieli uznawać świątynię. No, Samarytanie nie uznawali tylko, a też wierzyli tego samego Boga. Nie uznawali tej świątyni, bo nie uznawali kapłaństwa. No, bo być może dlatego, że ich nie wpuszczali nawet, podejrzewam, Samarytan do świątyni, więc jakby nie mieli za bardzo wyjścia. Krzysiek, Judy 14, również o nich prorokował. No właśnie o tym mówimy. O tym mówiliśmy właśnie. No dobrze, czas się nam kończy. Jakie jeszcze pytania macie? Bo trochę przegadałem dzisiaj. No mam nadzieję, że parę argumentów wam dałem, żebyście w razie dyskusji mogli obalić je. Widzicie, majstersztykiem było wsadzenie do ksiąg świętych erotyku. Wiecie, co mam na myśli? Pieśń nad pieśniami. Ta księga była uważana za erotyk w tamtych czasach. Ona nic nie mówi o Bogu. I prawdopodobnie ją dokoptowano do ksiąg świętych właśnie na tym synodzie w Jawne, w miejsce innej księgi, którą wyrzucili. Ja się czasem zastanawiam, czy w ten sposób rabini sobie nie zakpili z chrześcijan, bo chrześcijanie też ją przyjęli, nie? No ale z drugiej strony, jeżeli była ona w księgach Septuaginty, ja nie wiem, czy była, bo właśnie to jest taki problem z ustaleniem, kiedy jaka księga weszła w skład Septuaginty. No to wtedy co innego. Stanisław. Bardzo ciekawy werset z Dziejów Apostolskich 7:22. Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich i potężny był w słowie i czynie. Gdy skończył lat 40, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela. Szczepan też dał informację, o którym nie występuje w pismach hebrajskim. No tak, Szczepan na przykład mówił, że to aniołowie rozmawiali z Mojżeszem, a nie Bóg, prawda? Właściwie dzięki Nowemu Testamentowi o tym wiemy. Choć prawdopodobnie w pierwszym wieku to musiało być powszechnie uważane, dlatego tylko dzięki jego wystąpieniu o tym wiemy. Także dużo, dużo rzeczy byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie Nowy Testament. Nowy Testament nam uwiarygodnia pewne rzeczy, w tym też trzeba przyznać Księgę Henocha troszeczkę. Tą najstarszą część, znowu powtarzam, nie? To co? Zostało jeszcze 7 minut. Jeśli macie jakieś ciekawe wersety albo coś byście chcieli poruszyć, to piszcie.